Dzień dobry, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i na YouTubie z kolejnym gościem. Dzisiaj moim gościem będzie kobieta, na którą prywatnie wołam teściowa, ale to dla siebie. Dlaczego tak jest? Strateg personalny i komunikacyjny, trenerka kompetencji społecznych, praktyk analizy transakcyjnej. O tym, czym to jest, z czym to się je, ona pewnie opowie więcej sama. Przed Państwem Ewa Wilczewska. Cześć Ewka. Dzień dobry wszystkim, cześć. Ewciu, na początek pytanie, co można od Ciebie kupić? Ja bardzo lubię to pytanie zadawać. Dawaj, co można od Ciebie kupić? Co można ode mnie kupić? Można ode mnie kupić wsparcie w budowaniu zespołów, zespołów zaangażowanych, takie, które pracują zyskownie, takie, które wypracowują pewne wyniki, określone wyniki, które są oczekiwane. I robią to jeszcze na dodatek w sposób taki bardzo relacyjny, taki, który buduje jednocześnie atmosferę. A to wszystko przy pomocy kursów, które organizuję w ramach otwartych spotkań, w ramach indywidualnych spotkań, ale też oczywiście zamkniętych w firmach. To są oczywiście szkolenia, które mają na celu pokazanie, jak budować te relacje, na co zwracać uwagę. Takie relacje, mówię o takich relacjach zyskownych. Mówiąc o relacjach, mówiąc o tym, co robię w firmach, zawsze mam na myśli to, że szkolenie ma przynieść efekt w postaci zysku. Nie ma być tylko przygotowaniem do czegoś, ale ma też przynieść wymierne korzyści. W dużej mierze i takim największym moim, najpotężniejszym narzędziem, którym się posługuję, jest informacja zwrotna, jest feedback. Zresztą stworzyłam taki cały model do procesowego posługiwania się informacją zwrotną, feedback development value, który właśnie do tego służy, żebyśmy się mogli, żeby współpraca w zespole, współpraca z klientem też, czyli tak naprawdę z klientem wewnętrznym i z klientem zewnętrznym, dawała konkretne zyski. Ale też oprócz tego przeprowadzam audyty w firmach, które bardzo często są takim krokiem przed szkoleniem, nie? Po to, żeby zdiagnozować, co tam się dzieje, dlaczego tak się dzieje i w jakim kierunku możemy pójść, żeby rzeczywiście przyniosło to konkretne oczekiwania, takie oczekiwania, jakie też zdefiniuje oczywiście klient, bo klient bardzo często bardzo dobrze wie, czego chce. No, my często na siłę próbujemy sprzedać mu coś innego, nie? To jest taki błąd, na którym pewnie często też się łapiemy, pewnie nie tylko ja, czy osoby, z którymi współpracuję. No dobra, ale powiedz mi wobec tego, bo powiedziałaś bardzo jedną ważną rzecz, o której ja lubię często z firmami rozmawiać, ale w tym podcaście jeszcze się to nie pojawiło chyba nigdy. Kim jest klient wewnętrzny, a kim jest klient zewnętrzny? Gdybyś mogła opowiedzieć o tym naszym słuchaczom. Ja to definiuję w taki sposób, że my pracujemy ze sobą w ramach na przykład jakiejś organizacji. Jesteśmy uzależnieni od siebie nawzajem, przed kimś się rozliczamy, ale od kogoś, ale ktoś też nam dostarcza pewnych informacji. I w momencie, kiedy ja na przykład pracuję w organizacji, pracuję w zespole, to z moim zespołem wypracowuję coś, co pracuje na wspólny wynik i na przykład tworzymy wspólną ofertę dla jakiegoś klienta strategicznego. Ja jestem odpowiedzialna za na przykład dostarczenie informacji, jak będzie produkt, jak dopasować, czy jak ten produkt będzie pracował u naszego klienta. Ktoś inny jest odpowiedzialny za to, żeby stworzyć do tego marketing. Ktoś jeszcze inny będzie odpowiedzialny za to, żeby to sprzedać potem, nie? Żeby to gdzieś na rynek wyszło. I teraz ja za każdym razem mam w jedną i w drugą stronę zobowiązania, to znaczy ja jestem zobowiązana przygotować coś na przykład dla marketingu, nie? Na przykład tą ofertę, żeby marketing miał na czym pracować, ale i to jest mój klient zewnętrzny, do którego ja to wysyłam, natomiast moim klientem z drugiej strony jest ktoś, kto dostarcza mi materiały na przykład, nie? Potrzebuje, nie wiem, materiałów, czy nawet materiałów źródłowych jakichkolwiek, nie? Które potrzebuje do stworzenia tej oferty. Może być tak, że pracujemy na przykład w ramach jakiegoś naszego zespołu i my jesteśmy dla siebie klientem wewnętrznym, nie? Czyli wewnątrz organizacji pracujemy, ale sprzedajemy na zewnątrz pewną ideę, chciałam powiedzieć szkolenie jako produkt oczywiście, produkt czy ideę i to jest nasz klient zewnętrzny, zawsze ten, do którego wysyłamy coś co od nas wychodzi, nie? Więc mamy tych klientów jakby z dwóch stron. My jesteśmy względem szefa na przykład, odpowiedzialni, żeby mu dostarczyć, dowieść wynik, nie? Ale żeby dowieść wynik, potrzebujemy na przykład wsparcia od innych działów albo od innych osób, żeby dostarczyły nam pewnych informacji, nie? W jakiś temat. I to jest nasz klient wewnętrzny i zewnętrzny.
Okej. Okay. Ja mam bardzo podobną definicję, ale to, która troszeczkę bardziej to upraszcza. Ja wiem, że to może być bardzo mocne spłaszczenie, czyli każda osoba, która jest wewnątrz naszej organizacji, która pomaga nam w realizacji pewnych procesów, jest naszym klientem wewnętrznym lub my jesteśmy ich klientem wewnętrznym. Natomiast paradoksalnie praktycznie każdy, od kogo spływa kasa do nas, do firmy, wpływa. Ja to definiuję jako klient zewnętrzny, już przekładając to tak typowo na branżowy, tak to stricte odnosząc, bo bardzo często pojawiają się, wiesz, ja często obserwuję takie zachowanie. Chciałbym, żebyśmy tutaj chwilę o tym sobie pogadali, że firmy nie mają problemu z obsługą klienta zewnętrznego. Tam przynajmniej inaczej. Potrafią łatwo zdefiniować, jakie mamy problemy z klientem na zewnątrz. Wiesz, też jestem świeżo po książce, wczoraj ją skończyłem, 5 dysfunkcji pracy zespołowej, czyli w klasyku. Także teraz wiesz, jestem w ogóle mądrzejszy. Fenomenalna książka swoją drogą, bardzo, bardzo przyjemnie się ją czyta. O tyle wewnątrz każdej organizacji pojawiają się problemy z obsługą klienta wewnętrznego. Dla przykładu, no chyba najstarszą wojną, jaka trwa we wszystkich organizacjach, to jest wojna na linii księgowość-sprzedaż. To jest odwieczna wojna, to są odwieczne dwa światy. Ludzie, którzy nie potrafią zrozumieć, albo produkcja i sprzedaż, nie? Gdzie pamiętam nawet taką sytuację z autopsji, gdzie raz wjechałem na, jako dyrektor sprzedaży, wjechałem na produkcję, już byłem tak zirytowany zachowaniami naszej produkcji i brakiem informacji dla nas, którą my mieliśmy przekazywać klientom na zewnątrz, czyli mamy tutaj ten poziom obsługi klienta wewnętrznego, jakieś tam przekazanie informacji, którą my wychodziliśmy na zewnątrz, że pamiętam, że wjechałem na produkcję i powiedziałem, że jak nie chcą wszyscy skończyć na pracuj.pl, to mają się nauczyć się obsługiwać klienta wewnętrznego, bo za chwilę nie będą mieli dla kogo robić. Nie? I czy też zauważasz takie problemy? Tak, ale wiesz co, to w ogóle o czym mówisz, to jest taki no, kapitalny punkt wyjścia, nie? Bo to zwracasz uwagę teraz na coś, co powinno być najpierw, w pierwszej kolejności zagospodarowane, zaopiekowane w organizacji i potem dopiero możemy mówić o tym, żeby wyjść na zewnątrz i pracować skutecznie z klientem, po prostu, nie? Bo jeżeli klient się tylko dopatrzy, taki klient zewnętrzny, jeśli się tylko dopatrzy, że w organizacji to nie hula tak jak się wszystkim wydaje, nie? Że tam coś jest niepoukładane, to bardzo szybko może to nadszarpnąć naszego zaufania. To jest bardzo niebezpieczne. I rzeczywiście w momencie, kiedy mówimy o relacjach wewnątrz firmy, jeżeli mówimy o tym, jak się mamy dogadywać, to tam jest mnóstwo rzeczy, na które warto zwracać uwagę już na samym początku. Każdy z nas jest inny, każdy z nas wnosi do organizacji coś zupełnie innego. I to jest z jednej strony bardzo fajne, nie? Mówi się, tam są takie badania, które pokazują, że my się lepiej dogadujemy z osobami, które są do nas podobne. I czasami jest tak, że szczególnie w małych firmach ludzie dobierają sobie do zespołów osoby, które są właśnie do nich podobne, bo będzie nam się łatwiej dogadać. To wszystko jest okej. Tylko, że niestety, ale w momencie, kiedy przyjdzie wygenerować jakiekolwiek pomysły, jakiekolwiek nowe rozwiązania, to jest bardzo duże ryzyko, że te rozwiązania się nie pojawią. Ja pamiętam, kiedyś miałam takiego klienta, firmę, której właśnie tak się zadziało, że ludzie, którzy prowadzili tą firmę, zaprosili mnie, ponieważ mówią tak, Panie Ewo, nie mamy żadnych kłopotów finansowych, jesteśmy płynni finansowo, mamy bardzo fajnych klientów, bardzo fajne relacje z klientami, natomiast widzimy, że coś jakby pod spodem nie gra, coś tam się dzieje niedobrego. Nie bardzo wiemy co, po prostu czujemy się, jakbyśmy stanęli pod ścianą. I wystarczyło mi dosłownie 15-20 minut rozmowy z nimi, żeby się zorientować, że oni są właśnie ze sobą są bardzo do siebie podobni. Bardzo kapitalnie się ze sobą dogadują. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi na przykład, pojawia się jakiś kłopot i jedno mówi, wiesz co, kurde, no nie, to myśmy już chyba wyczerpali wszystkie pomysły. Drugie mówi, tak, ja też już więcej tych pomysłów nie mam. Nie? Nie ma różnic między nimi, które czasami by powodowały te takie dla nas wydawałoby się niebezpieczne, to czego nie chcemy, czyli konflikt jakikolwiek, a z tych konfliktów się bardzo często generują bardzo fajne pomysły. Natomiast właśnie dlatego, jak budowane są zespoły, to ważne jest to, żeby zwracać uwagę na to, żeby każdy wnosił coś innego do tego zespołu, żeby każdy był taką cegiełką, która zbuduje ten mur, nie? Natomiast my jesteśmy inni. Każdy z nas, mało tego, że różnimy się od siebie, to każdy z nas nosi w sobie jeszcze trzy odrębne stany, nie? Stan ego, stan rodzica i stan dziecka. Stan ego rodzica, dziecka i dorosłego. Dobrze powiedziałam? Dobrze. Tak. Tak.
I w związku z tym, no jest naprawdę, my jesteśmy tak skomplikowani, że warto wiedzieć, co się dzieje też w drugim człowieku, żeby można było w ogóle na przykład w skuteczny sposób rozmawiać, budować relacje, zbierać informację zwrotną, nie? Tak, żeby to wszystko pracowało. Bo ja mówię o tym, że się zajmuję na co dzień feedbackiem i to jest takie narzędzie, które naprawdę można wykorzystać do bardzo zyskownej pracy, do bardzo fajnych efektów. Natomiast trzeba pamiętać, że zanim zaczniemy korzystać z feedbacku, jeżeli chcemy, żeby on pracował zyskownie, to musimy się do tego bardzo konkretnie przygotować. Żeby się przygotować, to znaczy tyle, że musimy wiedzieć, jak rozmawiać z innymi osobami, jak te osoby inne reagują na pewne zachowania, dlaczego tak reagują i co w związku z tym my możemy zrobić i jak się zachować, żeby zapobiec na przykład konfliktom. Bo jak wiemy, kiedyś przeczytałam takie zdanie, z którym się absolutnie nie zgadzam, że feedback to jest zazwyczaj krytyka, nie? I jak wiemy, takie definiowanie może doprowadzić do konfliktu. I rzeczywiście obszar feedbacku bardzo często jest zaniedbywany, dlatego właśnie, że ludzie przez brak umiejętności wykorzystywania informacji zwrotnej, tak konstruowania, jak i przyjmowania, niestety boją się krytyki i boją się konfliktu. A tego w ogóle nie musi w feedbacku być. Nawet nie powinno, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Nie? Bo to wynika z naszych zachowań i jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się ktoś drugi zachowa, jeśli trochę go poobserwujemy. Czy to jest osoba, która zazwyczaj zachowuje się w sposób spolegliwy, czy to jest osoba, która zazwyczaj wybucha i właśnie każdą jedną uwagę bierze do siebie bardzo mocno i traktuje jak atak, czy to jest osoba, która potrafi racjonalnie do tego podejść. I teraz już w tym momencie, pokazując te trzy reakcje, pokazałam, że właśnie każdy z nas może zareagować z dziecka, z rodzica albo z dorosłego, nie? Bo każdy z nas, jeśli pozwolisz, to tylko rozwinę tak szybko, żeby można było to tak troszeczkę bardziej złapać. Każdy do z nas... analizy transakcyjnej i do stanu, okay. Chcę jeszcze przejść dalej. Dobra, bo ja tutaj się, dobra, bo się tak trochę rozwinęłam w kierunku tych ego, a nie chciałabym, żeby to zostało takie gdzieś zawieszone w powietrzu, jakby gdzieś trzeba było wyjaśnić, czym się definiuje konkretne ego, nie? Do tego wrócimy za chwilę, bo zahaczyłaś o kilka takich fajnych pozycji, które chciałbym najpierw sobie omówić. Mhm. Już powiedziałaś w ogóle, powiedziałaś z tym feedbackiem i powiedziałaś z tym, że to jest trochę, inaczej, ten feedback jest złą sławą owiany, o tak bym to określił, trochę tak jak coaching, nie? Bo ja mam wrażenie, że wiesz, coaching jest wspaniałym narzędziem, doskonale wiemy jak silnie potrafią działać procesy coachingowe i tak dalej, natomiast przez to mam takie poczucie, że biorą się za to osoby, które nie mają zielonego pojęcia. Kiedyś widziałem o jakiegoś tam 18 czy 19 latka, że on się kreował na coacha i w ogóle czego to nie jest, jeszcze trenera biznesu w tym wszystkim, mhm. To też pamiętam jak dziś, taka dosyć charakterystyczna postać, no to przybrało to trochę złą sławę i wspomniałeś, bo przeszliśmy trochę tak po cichu do kolorów, do wiesz, narzędzi typu Inside Discovery, typu Diska, ty akurat zajmujesz się Diskiem bezpośrednio, więc jakbyś mogła powiedzieć, co to jest za narzędzie, do czego można je wykorzystać, po co ono jest ludziom, no. No, ja się akurat zajmuję analizą transakcyjną. Jeśli mówimy o analizie zachowań i analizie osobowościowej, to tak, współtworzyłam test osobowościowy, taki 4P test, który jest mało znany, nam służy bardziej do takich wewnętrznych naszych działań. Natomiast jeżeli mówisz o DISC-u, jeżeli mówisz o FRIS-ie, o jakimkolwiek definiowaniu właśnie na przykład kolorami osobowości, to jest to jedna działka, którą możemy wykorzystywać i która chyba jest najbardziej popularna. Natomiast ja się zajmuję tą mniej trochę popularną analizą transakcyjną, która pokazuje właśnie to, w jaki sposób możemy definiować siebie i co to dla nas oznacza. Niekoniecznie bazując tylko i wyłącznie na kolorach. Zresztą te kolory, tak z własnego doświadczenia, jak obserwowałam różne narzędzia, to bywa, że te kolory inaczej oznaczają, inny kolor jest przypisany do podobnego opisu na przykład osobowości. Nie? I tak widziałam, że niektórzy się też trochę gubią w tych kolorach. Dość skomplikowane, natomiast bardzo fajnie jest wiedzieć to, jak jeżeli się na przykład opieramy na jakimś kolorze, na jakimś narzędziu, na przykład na DISC-u, to bardzo fajnie jest wiedzieć,
jakim ja jestem modelem osobowości. I to dobrze jest analizować nie tylko pod tym kątem, co to dla mnie oznacza, to znaczy jaka ja jestem, ale też co to oznacza dla innych. Czyli jakie dobre praktyki warto byłoby przekazać w zespole, żeby inni wiedzieli, jak ze mną pracować. Nie? I bardzo fajnie, znaczy ja zawsze jestem taką zwolenniczką podejścia takiego biznesowego, bardzo relacyjnego, właśnie takiego zespołowego opracowywania wszelkich modeli. To znaczy, jeżeli właśnie ten model 4P, który myśmy tworzyli, też służył temu, żeby zdefiniować, co dana osoba wnosi do zespołu, ale też jednocześnie, żeby od razu zbudować dookoła tej osobowości pewną strategię współpracy. To znaczy, jeśli ja wiem, że ktoś jest typem czerwonym na przykład, to wtedy doskonale powinnam wiedzieć, jak się zachować, kiedy odpuścić, kiedy jak dużo uwagi powinnam tej osobie poświęcić i jak zawalczyć o uwagę dla siebie, nie? Bo to będzie osoba, która będzie jednak w dużej mierze dominowała, w związku z czym ja nie mogę na przykład pójść w konfrontację z taką osobą, nie? Więc oprócz tego, że ja wiem, jakim ja jestem modelem osobowości, to jeszcze warto, żebym wiedziała, z kim mam do czynienia po drugiej stronie. Jeżeli mówimy o feedbacku, to dla osoby, na przykład dla menadżera, jest to niezwykle ważna informacja i wiedza, żeby właśnie dobierać model komunikatu do typu osobowości tego odbiorcy jego. Bo inaczej zupełnie będziemy się odzywać do osoby, która jest bardzo wrażliwa, inaczej będziemy mówić do osoby, która jest krnąbrna, nie? Wtedy ten komunikat musi być zdecydowanie bardziej wyrażony oczekiwaniem i twardym faktem. Do osoby, która jest bardziej wrażliwa, zwrócimy się w sposób, który emocje wszelkiego rodzaju i ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z emocji przeniesie w całym ciężarze na nas, nie? Tak, czyli na przykład komunikatem ja. Więc no tutaj zdecydowanie ten dobór do modelu osobowości jest bardzo, bardzo ważny. Wspomniałaś o tym to troszeczkę wcześniej, wspomniałaś o tym, bo jest taki paradoks w ogóle. Mm-hmm. Ja zajmuję się też szkoleniami z obsługi klienta, z profesjonalnej obsługi klienta i uwielbiam sytuację, w której dzwonią do mnie firmy i mówią do mnie, że potrzebują szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta i u mnie zawsze w programie, obojętnie, jeżeli mam dotknąć w ogóle obsługi klienta, to zawsze znajduje się moduł poświęcony klientowi wewnętrznemu. I to w ogóle nie ma dyskusji, mm-hmm. Uważam, że bez tego to w ogóle nie powinniśmy nic zrobić. I uwielbiam tą sytuację, kiedy firmy mi mówią, a po co nam ten klient wewnętrzny, nie? A żeby rozumieć cały ten proces. I wspomniałaś o tych zespołach, które dobierają się tak pasując do siebie. Takie są jak, wiesz, jak te wszystkie puzzle przysłowiowe, że oni są wszyscy tacy ładni, tacy elegancji, tak podobierani do siebie. Wobec tego, jak twoim zdaniem tworzyć zespół? Jak dobierać ludzi? Mhm. Wiesz co, ja dobieram zespoły po kompetencjach, po typowym kluczu kompetencyjnym. Zakładam, że wszyscy tak robią, ale doświadczenie i życie pokazuje, że nie zawsze po kompetencjach. Natomiast klucz kompetencyjny to jest absolutnie według mnie takie narzędzie podstawowe, najprostsze i najbardziej skuteczne. Jeżeli ja wiem, jakie ty masz kompetencje, jeżeli to są kompetencje, których brakuje w moim zespole, bo wcześniej to zdefiniowałam, to wtedy ciebie do tego zespołu zapraszam. Jeżeli znam twoje kompetencje i wiem, jakich mi kompetencji brakuje, i ja wiem, że już mam te kompetencje u siebie zagospodarowane, no to niestety, ale szukam kogoś innego. Nie? A mam na przykład luki kompetencyjne gdzieś indziej, nie? Bo chodzi o to, żeby właśnie nie powielać tych samych kompetencji. Jeżeli tylko najpierw, zanim zbudujemy jakikolwiek zespół, musimy po prostu zdefiniować, jakich nam ludzi potrzeba, kogo my potrzebujemy, o jakich kompetencjach, co oni muszą wiedzieć, co oni muszą umieć i jaką postawę muszą reprezentować, bo ja zawsze zwracam uwagę na te trzy czynniki. Po pierwsze wiedza, po drugie doświadczenie, w sensie umiejętności, ale po trzecie postawa, czyli nie zadowalam się tylko i wyłącznie deklaracjami. Jeżeli ktoś mi mówi, że coś wie, coś potrafi, coś umie, to zależy mi na tym, żeby mi to pokazał, żebym ja to mogła zobaczyć i żebym mogła to zweryfikować w jakiś sposób, powiedzieć tak, okej, rzeczywiście to jest ta wiedza, to doświadczenie i ta postawa, której to widać, że to doświadczenie i ta wiedza jest wykorzystywana w pracy z innymi osobami, w pracy z klientami, wszystko jedno. Więc zanim w ogóle zabierzemy się za budowanie zespołu, trzeba po prostu zdefiniować, kogo my do tego zespołu potrzebujemy. A potem szukamy tych osób,
dobierając te klocuszki, aż nam się ułoży taka ładna układanka. Powiedziałaś o jednej z fajnych, teraz mi się taka historia przypomniała. Kiedyś do jednego projektu potrzebowaliśmy zrekrutować doświadczonego handlowca. Każdy, ci, co mnie znają, wiedzą, jaki ja mam stosunek do doświadczonych handlowców, że wolę raczej ludzi bez doświadczenia samemu ich ukształtować, ale pamiętam jak dziś tą sytuację, bo to akurat bezpośrednio odnosi się do postaw i to jest jeden z większych mistake'ów, jakie w życiu popełniłem. Przyszła do nas dziewczyna na rozmowę o pracę. Kwalifikacje miała takie... A, dobra, nie zacięło się. Jeszcze na to wszystko przyniosła nam całą masę referencji, znaczy całą masę, to były tam chyba trzy rodzaje różnych referencji. No i my tacy zadowoleni, ta dziewczyna w ogóle sprzedawała jakieś tam, tak jak wpisane w CV, jakieś takie bardzo trudne produkty. Ja mówię, kurde, bierzemy, nie? No bo to, co powiedziałaś, nie? Wiedzę jakąś tam miała, umiejętności w teorii jakieś tam miała, ale nie zweryfikowaliśmy postaw, bo po prostu, no nie wiem, jakoś tak nas z butów wysadziła. Pamiętam, jak ja nie będę opowiadał całej historii, bo mi się w ogóle nie chce. Ja pamiętam tylko pierwszy dzień, jak ona, wiesz, weszła 45 minut spóźniona do roboty, jak gdyby nigdy nic, ale w ogóle, wiesz, bez żadnego tam, przepraszam, tylko przyszła i jestem, nie? No, no super. No to niesamowite, to jest w ogóle historia na zupełnie inną rozmowę, ale i pamiętam wtedy, że nam coś nie pasowało w tej osobie. To jakoś było tak, że to mijało kilka dni i tam się nic nie działo i tak dalej. I my wtedy tak trochę prześledziliśmy jej media społecznościowe. Nie wiem, czy powinniśmy to robić, czy nie, ale wiesz, zabawiliśmy się w szpiegów i wyszło nam, że osoba, od której ona miała te referencje, to była osoba, z którą ona na co trzecim zdjęciu na Facebooku piła wódę. Ojej. Jakaś jej przyjaciółka, która prowadziła trzy firmy naraz i ona jej napisała, wiesz, no mówię, bo jak zaczęłaś te referencje, to był po prostu koniec świata. To było, wiesz, to był człowiek, którego muszę go mieć, nie? Więc wobec tego zapytam ciebie, jako doświadczoną osobę, w jaki sposób weryfikować postawy twoim zdaniem, bo o tyle, ile z umiejętnościami i z wiedzą nie ma większego problemu, to jak zweryfikować postawy? Wiesz co, jednym z takich dosyć bezpiecznych narzędzi czy praktyk jest po prostu okres próbny. I ten okres próbny może być bardzo krótki, może być jednodniowy, może być jednotygodniowy, w zależności od tego, jakiego rodzaju mamy organizację i mamy branżę. Natomiast dla mnie jest to coś, bez czego chyba bym nigdy w życiu ani sama, ani swoim klientom nie poleciła zatrudnienia człowieka. Bo ja po prostu muszę wiedzieć, muszę to zauważyć, muszę to widzieć, jak to działa, czy to działa rzeczywiście, to, co ta osoba deklaruje, to, co o sobie pisze, bo potem właśnie, żeby nie było takiej historii, jak opowiadasz. Najlepszym sposobem jest taki dzień albo tydzień, dwa dni testowych, które takiego okresu próbnego, kiedy po prostu tą osobę można zaprosić i to sprawdzić. Natomiast wtedy możemy też obserwować jej zachowania po prostu te w biurze, nie? Bo wtedy widzimy, jak ta osoba się zachowuje względem ludzi, z którymi współpracuje, jak zachowuje się względem klientów. Nie? To już wtedy widzimy czarno na białym, wtedy widać, czy nam się to spina, czy nam się to nie spina. Natomiast chciałam powiedzieć jeszcze o takiej rzeczy, że my teraz mamy taką modę trochę na weryfikację rekomendacji. Pojawiają się rekomendacje chociażby na przykład na LinkedInie. I na przykład osoba, która chce zatrudnić ciebie, może sobie te rekomendacje poczytać. Ale oprócz tego mówi na przykład do ciebie, słuchaj, ja potrzebuję te rekomendacje zweryfikować, jest RODO, więc musisz mnie gdzieś zapowiedzieć. No na LinkedInie można sobie do tych osób na przykład, które tam te rekomendacje pozostawiały, popisać. To nie będzie w żaden sposób nadużyciem. Natomiast są osoby, które potrzebują się skontaktować na przykład ze mną, bo wiedzą, że ja z tobą na przykład pracowałam. I wtedy chcą, żebym ja opowiedziała coś o sobie. I to im to je zadowala. Czyli ty telefonujesz do mnie i mówisz, słuchaj, mam do ciebie prośbę, staram się o pracę tu i tu, tylko osoba, która mnie zatrudnia, tam dyrektor od spraw jakiś tam, czy HR-u, czy sam prezes, czy nie wiadomo kto, będzie do ciebie telefonował, jeśli się zgodzisz, po to, żeby podpytać ciebie, czy faktycznie to, co ja tam napisałem w tym CV, to czy to się zgadza. A wiesz, a napisałem to i to. I się zaczyna wtedy dopasowywanie.
No więc to jest też taka metoda, która funkcjonowała przez jakiś czas i sama też w niej uczestniczyłam, w tym sensie, że ktoś mnie poprosił o to, żeby potwierdzić jego umiejętności. I zrobiłam to raz, zrobiłam to bardziej na zasadzie case study, po prostu, żeby zobaczyć, jak to działa. Nigdy więcej się na to już nie zgodziłam, bo jest to też takie bardzo, bardzo naciągane. Znaczy, jeśli komuś to wystarcza, to ja też jakby tutaj nie mnie to oceniać, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo może komuś to wystarcza. Może kogoś stać na to, żeby potem zatrudnić kogoś takiego i po 3 miesiącach stwierdzić, no nie, to jednak jest wtopa i jestem w plecy, trochę kasy i jeszcze więcej czasu. Natomiast no, dla mnie zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest zaproszenie takiej osoby na okres próbny. Krótki, nie taki okres miesięczny, 3-miesięczny, tylko taki okres trochę na zasadzie dnia testowego. No, może to mieć sens, tym bardziej, że są branże, które nie mają z tym problemu i znamy te branże doskonale. Natomiast powiedziałaś o takiej bardzo ważnej rzeczy, stąd właśnie padło to moje pytanie, bo my wtedy zresztą pal licho z pieniędzmi, bo pieniądze są zawsze do odrobienia, zresztą pieniądze to jest tylko środek i w dodatku jeszcze płatności, one nie są celem żadnym, ale pamiętam, że wtedy strasznie żałowaliśmy czasu, który my zmarnowaliśmy, bo to jest jednak ta wartość, której my nie odbudujemy nigdy. I wspomnieliśmy wcześniej o tej analizie transakcyjnej. Gdybyś teraz mogła rozwinąć myśl, czym jest analiza transakcyjna, dlaczego ona jest ważna i komu ona się może przydać? No, w taki fajny moment się wbiłeś rzeczywiście z tą analizą transakcyjną, bo rzeczywiście tutaj choćby ten case, który podrzuciłeś, pokazuje, że ludzie nas wciągają w pewne gierki. I tu to, co tutaj się zadziało, to też już widać, że dziewczyna ewidentnie bardzo umiejętnie potrafiła sobie przygotować siebie. To oczywiście jest też w ramach autoprezentacji odpowiedniej. Potrafimy się pięknie sprzedać, a to, że czar pryśnie po czasie, no to może będzie za późno i może już nam się uda wtedy jakoś tam parę złotych zarobić albo w tej firmie pozostać, umowę podpisać. Natomiast to wszystko właśnie wynika z naszych zachowań. Jak wspomniałam wcześniej, jak już teraz nawiązuję do tej analizy transakcyjnej, w każdym z nas żyją 3 stany. 3 stany ja albo 3 stany ego, zamiennie nazywane, to jest stan dziecka, rodzica i dorosłego. No i teraz jakbyśmy chcieli to trochę odczarować na szybko, żeby móc właśnie potem zagłębić się w te gry psychologiczne, dlaczego różnie się zachowujemy, to pytanie, jakie jest dziecko? To takie szybkie pytanie do ciebie. Jakie może być dziecko? Dziecko? Bezpośrednie. Na przykład, tak, bezpośrednie. Mi to zawsze imponuje, bo ja zawsze będę powtarzał i nigdy zdania nie zmienię, że najlepszymi sprzedawcami paradoksalnie są dzieci, bo dziecko jak czegoś nie wie, to zapyta. Dziecko nie ma oporów, tak przenosząc trochę na sprzedaż, że dziecko nie ma oporu z tym, żeby o coś zapytać. A wiesz, handlowcy często mają, to taki prosty przykład życia handlowego, najprostszy case, pytanie o budżet, nie? Zapytaj się klienta, jaki ma budżet, no nie wiesz, bo to tak trochę nie wypada. Dziecko nie ma z tym najmniejszego problemu, nie? No to masz, tu masz przykład, gościu się w ogóle nie przejmuje tym, że nagrywamy coś tutaj, przylazł, łapę o kolana, opar i tak tyle. Tak, ale wiesz, to fajnie, że też do tego nawiązujesz, dlatego że to dziecko właśnie na przykład bezpośrednie, co w sprzedaży, w tym przykładzie, który podajesz, jest idealne. Dziecko jest w ogóle takie bardzo spontaniczne, ale dziecko jest też takie, może się obnieść chłochem, a może być mega radosne. Nie? Więc tam jest taka cała plejada emocji przy okazji, natomiast ono jest nam potrzebne. Właśnie to chociażby co powiedziałeś, że najlepszymi sprzedawcami są dzieci i po części właśnie ten element dziecka jest nam potrzebny do wszystkiego, do budowania relacji, do sprzedaży, do wszystkich takich elementów, do wszystkich takich działań, które mają doprowadzić do jakiegoś rezultatu. Nie? Czy to będzie relacja, która ma chociażby podnieść nasze samopoczucie, czy to będzie sprzedaż, która ma się określić konkretnym wynikiem, nie ma znaczenia. To ma być jakiś rezultat i pewien element dziecka będzie nam potrzebny, chociażby właśnie taka bezpośredniość, jak powiedziałeś. Ale drugi stan, który w nas żyje, to jest rodzic. No i teraz z kolei ten ma zupełnie inną dynamikę swojego działania, nie? Bo on może być zarówno taki nakazowy, zakazowy, może też ustalać reguły, to wszystko, co z nas wychodzi, takie właśnie, kiedy mamy potrzebę ustalania pewnych zasad, to jest nasz rodzic wewnętrzny. Nie? I to jest coś, co też nam jest bardzo potrzebne, bo z kolei pozwala to dziecko trochę poskromić, ale też bywa bardzo opiekuńczy na przykład. Nie? Więc znowu mamy takie różne skrajne reakcje, które mogą się pojawić z rodzica. To wszystko, co usłyszymy od naszego klienta albo co wyjdzie z nas, co będzie takim zrób to tak, proszę zrobić to inaczej, to jest niewłaściwie zrobione, to wszystko jest rodzic.
To wszystko jest właśnie takie wynikające z naszego rodzica. Jeśli odzywa się ktoś z pozycji rodzica, jeżeli ja na przykład powiem tak, proszę mi to zrobić, Patryk, proszę zrób to na 15. To co się w tobie uruchamia? Co masz ochotę mi odpowiedzieć? Śmiało. Nie jest to, ale nie chciałbym tego mówić. Natomiast tak, wiem, uruchamiają się mechanizmy obronne, uruchamia się, wiesz, niechęć do zrobienia tego zadania, nie? Tak, ale może też się uruchomić taka postawa uległa, nie? Możesz powiedzieć, dobra, wiesz, no ty akurat odpowiesz w ten sposób. Akurat nie u mnie, no. Wiem, ale wiesz, może to pójść w skrajności, nie? Chodzi o to, że jeżeli na przykład ja mówię, Patryk, zrób to proszę na godzinę 15, a ty mi powiesz, sama sobie zrób, to jest u ciebie właśnie taki bunt mimo wszystko z dziecka, nie? Mhm. Albo może być takie, wiesz, absolutnie, na 15 ci nie zrobię, na 16. To już będzie rodzic, mhm. nie? To już będą... Chodzi o to, że za każdym razem tam po drodze się uruchamiają, tak jak powiedziałeś, mechanizmy. Natomiast tym pierwszym mechanizmem, który się w nas odpala, jest najczęściej taka reakcja komplementarna, czyli jeżeli ja się odzywam z pozycji rodzica, to u ciebie się odzywa dziecko, w tym przypadku zbuntowane, nie? I jeżeli tak potoczymy tą rozmowę dalej, to ona do niczego nas nie doprowadzi. To jest tak zwana transakcja komplementarna, którą jeśli nie zorientujemy się, że w niej tkwimy, to możemy sobie tak przerzucać się piłeczkami, ona nas do niczego nie doprowadzi. Natomiast żeby doprowadziła, musimy ją skrzyżować, musimy ją złamać. I do tego jest nam potrzebny dorosły na pokładzie. Ego dorosłego to jest to ego, które spina jakby to ego dziecka i jego rodzica. To jest o ile dziecko jest właśnie tak, jak powiedzieliśmy, takie ma te swoje skrajności, rodzic też ma swoje skrajności, tylko zupełnie inne, o tyle dorosły jest jakby tu i teraz, bo jeszcze może tutaj tylko uzupełnię, że my piszemy pewien swój skrypt życiowy. On jest, Eric Berne, który zajmował się w ogóle z takim ojcem analizy transakcyjnej, zdefiniował to w ten sposób, że cały nasz skrypt życiowy, czy przepraszam, ten największy skrypt, taki najpotężniejszy skrypt życiowy zapisujemy do 7 roku życia. I potem nawet sobie sprawy nie zdajemy, jak często z niego czerpiemy przez całą resztę naszego życia, nie? I właśnie to ego dziecka i ego rodzica to są takie wzorce czy zachowania, które właśnie gdzieś tam, gdzieś w przeszłości naszej się zadziały i dzisiaj po nie sięgamy. One są zawsze z przeszłości, natomiast ego dorosłego jest tu i teraz. Tu i teraz, czyli widzę opcję. Ja sięgam albo po rozwiązanie z rodzica, albo po rozwiązanie z dziecka, ale zawsze widzę opcję. To znaczy nie wchodzę w taką reakcję, która jest dla mnie, która nie prowadzi do niczego. Nie, jeżeli ja sobie z klientem będę prowadziła taką rozmowę, że klient mi będzie mówił, panie Ewo, proszę przysłać tą ofertę jeszcze dzisiaj. Dobrze, dobrze, drogi kliencie, bo klient nasz pan, łup, przygotowuję, jadę z tą ofertą, nie, zawożę, no bo trzeba. To jest taka reakcja komplementarna, taka właśnie, taka, wiesz, takie działanie. Jeżeli klient mówi, nie, ale tutaj mi czegoś brakuje, to dobrze, no to jeszcze albo chciałbym coś zmienić, to proszę mi teraz to i to zamienić na to i to, to ja od razu, a na kiedy to pan to potrzebuje? No na za 15 minut. Dobrze, będzie na za 15 minut. To znowu wchodzę w taką reakcję i możemy sobie tak do bólu, nie? To do niczego dobrego nie prowadzi. Natomiast ja w tym momencie powinnam natychmiast się zatrzymać i powiedzieć, ok, te zmiany są możliwe, potrzebuję na to ileś czasu. Nie pytam i nie dostosowuję się, jak już weszłam w taką pozycję uległą, to nie podtrzymuję jej. Muszę znaleźć natychmiast opcję w sobie, co mogę z tym zrobić, jak to przerwać, jak to skrzyżować, jak to złamać. Nie? Okay. Bo jeżeli... Mhm. Mów, śmiało. Bo jeżeli tak się nie zadzieje, to jesteśmy na prostej drodze do... właśnie do gier psychologicznych. I my między sobą, znaczy w ogóle, nie wiem czy wiesz, ale my sobie gramy cały czas. I gramy codziennie. I każdy z nas, mało tego, ma swoją ulubioną grę. Słuchaj, ja mogę z tobą grać dzień i noc. Wiesz, ale ciekawa jestem, jaka jest twoja ulubiona gra, muszę ją rozpoznać. Znaczy, ja staram się też tak nie każdej, znaczy tak nie robię po prostu na co dzień, że jak rozmawiamy sobie, tak jak nawet tutaj po chwilę przed live'em, czy wczoraj, czy przedwczoraj przez telefon, jak rozmawialiśmy, to nie są rozmowy, które służą analizie, nie? Natomiast w momencie, kiedy pracujemy z klientem albo pracujemy w zespole i zaczyna się dziać coś niedobrego, to już jest moment, w którym trzeba się natychmiast zorganizować i natychmiast trzeba sobie i natychmiast się zastanowić, co mogę zrobić i co się takiego zadziało, bo jeżeli nie będziemy tam gdzieś dbać o tego dorosłego naszego, to właśnie na przykład może się tak zdarzyć, że damy się wciągać w gry psychologiczne. I tutaj już łączą się nam te wątki, o których wcześniej też mówiliśmy, a propos typów osobowości,
Nie? Jest taki typ osobowości klienta, który jest bardzo, bardzo relacyjny. Typ klienta, którym od razu na samym początku łapiemy flow. Od razu jest bardzo fajnie. Od razu widzimy, że o kurde, to jest ten klient, z którym się dobrze rozmawia, nie ma żadnych oporów, nie ma żadnych tam, o nic się nie boję zapytać, mam, wiesz, wszystko, nawet jak popełnię błąd, to się go nie boję i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to klient, który jest, zawsze jak na szkoleniach pytam, z takich klientów trudniejszych, bardziej zadaniowych, bardziej analitycznych, i właśnie i przy tym mamy takiego klienta relacyjnego, z którym z tych klientów pracowałoby się, najbardziej lubicie pracować, z którym wam się pracuje najlepiej? No, z tym relacyjnym, nie? Mówię, okej, tylko jakbyśmy chcieli pomyśleć nad tym, gdzie tam może być pułapka w tym kliencie, no to się zaczyna wtedy takie zastanawianie nad tym, o co z tym klientem chodzi, a chodzi o to, że z takim bardzo relacyjnym klientem niestety jest takie ryzyko, że on nam bardzo szybko wejdzie na głowę. Nie? I to jest klient, który z jednej strony może być, znaczy on będzie bardzo miły, ale w momencie, kiedy zacznie, będziemy chcieli odpowiadać na wszystkie jego potrzeby, a jak będzie tak bardzo relacyjnie, to będzie nam na tym zależało, bo już będziemy dbać o tą relację, to bardzo szybko nas wciągnie w taką gierkę, w której on będzie miał swoje jakieś tam potrzeby, on będzie nam je zgłaszał, a my będziemy mieli taką potrzebę zaspokojenia tych potrzeb. Nie? I wtedy na przykład może się, to jest jeden z takich przykładów, ten typ relacyjny, bo są też inne typy, ale jeśli tylko widzimy, że na przykład klient nam mówi, dajemy klientowi jakąś ofertę, a klient mówi, no okej, to jest fajne, ale gdyby pani mi jeszcze tutaj do tego na przykład dołożyła pakiet czegoś, nie? No wie dobrze, no to oczywiście pomyślę, robię mu ten pakiet, jakiś tam dokładam mu ten pakiet. No okej, no ale teraz to jest zdecydowanie droższe. No tak, bo doszedł nam pakiet. No ale ja bym chciał jednak, żeby to zostało w tamtej cenie. Jak już słyszymy kilkakrotnie słowo ale, to znaczy, że już się daliśmy wciągnąć w jakąś grę. Ta gra się nawet tak nazywa. Tak, ale. Gra, w której my próbujemy zaspokoić czyjąś potrzebę, a nasz odbiorca tak naprawdę chyba sam nie wie, czego chce, nie? Albo, no najczęściej jest tak, że sam nie wie, czego chce, albo w taki trochę nieudolny sposób próbuje jakąś strategię może negocjacyjną, taką po swojemu gdzieś zastosować, przy czym gry psychologiczne są nieświadome, więc nie możemy zakładać, że to jest jego celowe działanie, nie? To jest bardzo, bardzo działanie przypadkowe, nieświadome, on po prostu ma taki styl bycia trochę jakby, nie? Natomiast jeśli tylko się zorientujemy, że tak się dzieje, to natychmiast powinniśmy się z tego wycofać. Natychmiast taką grę powinniśmy przerwać, dlatego że jeśli tego nie zrobimy, to mamy dwie opcje. Albo wchodzimy w rolę ratownika, albo niestety, ale polegniemy w takiej, klient po prostu pójdzie sobie gdzieś indziej. Jeżeli sobie pójdzie gdzieś indziej, no to już mamy po prostu z głowy transakcję. Natomiast jeżeli zostaniemy w roli ratownika, to znowu mamy dwie opcje. W pewnym momencie nie jesteśmy w stanie cały czas tylko komuś podawać ręki. Nie jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie cały czas odpowiadać na czyjeś potrzeby. Nie? Więc w którymś momencie albo przyjdzie jakaś irytacja, albo już po prostu będziemy tak bardzo ulegli, że już nie będziemy mieli wyjścia. Czyli przemieścimy się, już przestaniemy być takim ratownikiem, staniemy się albo ofiarą tej osoby, albo prześladowcą. W którymś momencie po prostu ta osoba przejmie stery. Jeżeli staniemy się ofiarą, to ta osoba będzie dla nas prześladowcą niestety. Będzie już nas gnębić i gnębić i gnębić, to trzeba po prostu przerwać. Więc jeżeli tak się dzieje, jeżeli mamy takie tendencje do wchodzenia właśnie do takiego ratowania sytuacji, to warto sobie zastanowić, w którym momencie ja to mogę przerwać. Jak ja to mogę przerwać? I jednym z takich pytań, które warto sobie w tym momencie zadać, jest takie pytanie, czy ta druga strona jest tak samo zaangażowana jak ja w wyszukanie na przykład rozwiązania? Czy to tylko ja się cały czas staram? I jest jeszcze jedno rozwiązanie, które ja bardzo lubię. Jak ktoś zaczyna już mi tak bardzo, bardzo wchodzić na głowę, to znaczy bardzo wchodzić na głowę, jak już widzę, że ma takie tendencje i widzę, w którą stronę to idzie i że to może się skończyć taką grą, to wtedy w takiej sytuacji zadaję już na samym początku pytanie, czego konkretnie ode mnie oczekujesz? I tu jest kluczowe to ode mnie, nie? Żeby nie było tak, że klient, bo ja nie wiem, te wasze oferty to są jakieś takie, no ale nie ja jakby te oferty, jakby nie konstruuję produktu, nie konstruuję pakietów ofert, ja je sprzedaję.
Nie, na przykład, jeśli jestem przedstawicielem. W związku z tym pytanie, czego konkretnie ode mnie, drogi kliencie, oczekujesz, jest tym pytaniem, które definiuje od razu u klienta w głowie odpowiedź, że może się do mnie zwrócić, ale tylko w ramach moich możliwości i kompetencji. Nie teraz w całej tam okazałości firmy, którą reprezentuję, nie? Ja mógłbym godzinami z Tobą gadać o tych grach psychologicznych, bo bardzo mocno mnie wciągnęłaś w tą grę, w opowiadanie o grach psychologicznych. Jestem niesamowicie zajarany w ogóle tym, co powiedziałaś i teraz w tej części oficjalnej i nieoficjalnej, natomiast też mamy jakieś inne aktywności, na które się umówiliśmy, więc musimy spiąć cały nasz odcinek, ale ja już mam od razu pomysł na Ciebie, że chciałbym Cię jeszcze, jeżeli będzie ten odcinek wartościowy dla naszych słuchaczy, jeżeli stwierdzą, że chcieliby więcej posłuchać, bo ja mega chętnie rozwinąłbym ten temat z Tobą, to chciałbym Cię już z góry zaprosić do kolejnego odcinka. Jeżeli przyjmiesz zaproszenie, to ja bardzo chętnie zaproszę Cię, może nie w kolejnym, ale tam za 2-3 odcinki, żebyśmy jeszcze pogadali o tych grach psychologicznych. Temat dla mnie jest niesamowicie ciekawy i od strony biznesowej, i od strony życiowej, i od strony sprzedażowej. Bardzo mocno mnie ten temat wciągnął. Więc deklaracja pójdzie jakaś. Rozumiem, że przyjmujesz zamówienie. My tylko powiedzieliśmy, że ja powiedziałam tylko o jednej grze, która się pojawia, a są też inne. No i oczywiście też w ogóle tam jest szereg rzeczy, na które warto rzeczywiście zwrócić uwagę, jak też przygotowywać się do spotkania z klientem, żeby właśnie się tak nie zadziało. Natomiast odpowiadając na Twoją propozycję, to tak mi przyszło do głowy od razu, wiesz, spinając trochę taką klamrą całe to nasze spotkanie, no chyba mi nie wypada zięciowi odmówić. Wiesz, specjalnie dlatego oczekiwałem tutaj deklaracji, bo wiesz, zgodnie z regułą zaangażowania i konsekwencji, no to w tym momencie się skupiłaś przy większej ilości osób i już jest pozamiatane. Dobra, Ewciu, kochana, na koniec. Czy chciałabyś się podzielić czymś ze słuchaczami, czy gdzieś można Cię znaleźć, bo oczywiście media społecznościowe podlinkuję, ale być może jest jakiś produkt lub usługa, którymi chciałabyś się z uczestnikami podzielić? Bardzo chętnie zaproszę i z wielką przyjemnością będę gościć wszystkie osoby, które chcą podnieść swoje kompetencje, umiejętności i wiedzę też z zakresu komunikowania się, bo oczywiście mówimy bardzo dużo o tym, że komunikowanie się, znaczy ja mam wrażenie, że to jest takie po macoszemu traktowany w ogóle obszar naszego życia. To komunikowanie się jest tak, każdemu się wydaje, że jak się potrafimy dogadać między sobą, to jakoś to idzie, ale jeszcze chodzi o porozumienie, o to, żeby to było skuteczne, żeby to było efektywne i w tym celu jest skonstruowane szkolenie, które w tej chwili jest w promocji, jest na mojej stronie www.ewawilczewska.pl w sklepie, można je sobie tam nabyć, zobaczyć, o co chodzi, jest bardzo obszernie opisane. Wartością tego szkolenia jest to, że mamy tam elementy właśnie analizy transakcyjnej, mamy elementy zarządzania przez komunikowanie i mamy elementy właśnie feedbacku, jak zyskownie pracować feedbackiem. Wszystkie te trzy moduły są w tym szkoleniu. Dodatkowym smaczkiem tego szkolenia jest to, że jest to szkolenie certyfikowane, certyfikat VCC, który jest uznawany na międzynarodowym rynku pracy, więc też myślę, że rzecz bardzo wartościowa. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób indywidualnych, są dwa terminy dla osób w ramach grup otwartych i dla firm można sobie po prostu dla firmy zamówić dla swoich pracowników, więc zapraszam, zachęcam. Dużo mówię o tym, dużo przykładów podaję, dużo case'ów, dużo konkretnych ćwiczeń, działań, bardzo warsztatowe szkolenie. Zapraszam. Oczywiście link ja pozwolę sobie podlinkować pod tym nagraniem dla wszystkich osób, które... A, jeszcze przepraszam. Dawaj. Przepraszam Cię, bo jeszcze mam bonus. Jeszcze dawaj. Dla wszystkich osób, które stąd pochodzą, które powiedzą, które można kupić na stronie, ale można też najpierw do mnie zatelefonować. Numer też jest na stronie, śmiało można dzwonić w rozsądnych godzinach, ale naprawdę jak nie odbieram, to warto napisać SMS-a ja w sprawie tego kursu, ja wtedy oddzwaniam. I dla każdej osoby, która będzie, powie, że tu w ramach tego podcastu wysłuchała, to dla każdej z tych osób jeszcze takie pół godziny, ja zawsze mówię, że pół godzinne konsultacje, ale te pół godzinne się czasami przedłużają nawet do godziny i ja z tym nie mam żadnego problemu. Więc chętnie takie konsultacje dla każdej osoby, która przed tym kursem, czy będzie chciała nabyć ten kurs, to dodatkowo indywidualnie, bo są rzeczy, o których na forum bardzo często czasami nie mówimy. I ja też właśnie w ramach konsultacji indywidualnych
pracuję z osobami, które no wtedy na własnych, konkretnych przykładach omawiamy je i dana osoba pracuje, żeby w danej swojej organizacji być bardziej efektywnym szefem, liderem albo pracownikiem. Super. Czyli ja bardzo chętnie podlinkuję, tu znowu apsztyfikant mnie zaczepia, więc już wiemy do pożegnania się. Dobra, Ewka, ja Ci serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za podzielenie się wiedzą i za to, że zgodziłaś się już wystąpić w kolejnym odcinku. Powinien to być odcinek 11 z gościem, który zrobimy, to zaproszę Ewę, abyśmy porozmawiali jeszcze mocniej o tych grach psychologicznych, bo to jest coś, co bardzo mnie wciągnęło i mam nadzieję, że nasi słuchacze również uznają to za bardzo dużą wartość. Także serdecznie Ci dziękujemy, dziękuję w imieniu swoim, w imieniu słuchaczy, w imieniu oglądających. No i co? Trzymaj się gorąco i do zobaczyska. Ja również bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i w zdrowiu żyjcie. Zdrowi bądźcie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dzięki, pa, pa. Pa.